Siemanko widzowie, w dzisiejszym filmie opowiem wam straszną historię o Brookhaven. Tak jest, mam dla was do wyjawienia tajemnicę, o której nikt nie wie w Brookhaven. Dlatego oglądajcie filmik do końca, aby się o tym dowiedzieć, bo to naprawdę jest bardzo ciekawe. Ale przypominam wam, że już jutro widzimy się w Centrum Handlowym Korona we Wrocławiu. Zapraszam was o godzinie 13. Nie wiem, czy pamiętacie tą taką laleczkę, która jest na strychu pewnego domku nad jeziorem. Wiecie też, że ta jakby laleczka kiedyś była żywa, widzowie, i ona straszy nam tutaj po domach właśnie w Brookhaven. Ja dzisiaj wam opowiem tą historię, dlaczego to wszystko się zadziało i odpowiem na pytanie, czy ona jednak żyje. Dlatego widzowie, zostańcie ze mną do końca. Jeśli filmik wam się spodoba, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Koniecznie widzowie, subskrybujcie kanał, bo dobijamy 1 000 000. Już tak mało brakuje. A więc uwaga, lecimy. No i słuchajcie, teraz trzeba się wybrać do takiego pewnego domku na obrzeżach właśnie miasta. Tylko przydałoby się w tym celu wziąć właśnie rower. No i jedziemy przed siebie, widzowie, bo musimy się dostać po prostu do takiego jednego domku, gdzie znajdziemy tajemniczy list. Ale najpierw, widzowie, podjedźmy pod ten domek i sprawdźmy, czy ta laleczka jeszcze tam jest, bo to jest bardzo ważne, żeby opowiedzieć wam dzisiaj tę historię, widzowie. Dobra, musimy skoczyć na prysznic i do góry. Jest! Jest ta lalka, tak jest. Chodzi wszystko o nią, słuchajcie. Zobaczcie, teraz to jest lalka, ale kiedyś to mogła być prawdziwa postać, czyli jakaś dziewczynka, widzowie. Tak jest, dlatego musimy stąd wyjść i teraz spróbujemy się dostać do tego domku, który wcześniej miałam na myśli. Jest to też taki domek na obrzeżach, dlatego przyda nam się rower z pewnością. No i widzowie, jedziemy. Okej, domek ja już widzę, słuchajcie. To jest ten właśnie domek. Dojeżdżamy do niego i tutaj jest ukryta wiadomość, którą nie każdy mógł zauważyć. Ja na przykład wcześniej nie widziałam, widzowie, ale muszę się z wami tym podzielić. Zobaczcie, jest taka kartka, jest to zaadresowane do Madison. Jest napisane: przepraszam za odejście, ale to było konieczne, żeby uniemożliwić dojście agencji do siły kryształu. Oni będą teraz eksperymentować i bardzo ważna na koniec wiadomość, żeby unikać za wszelką cenę właśnie tej agencji. Kto to jest Madison i kto to napisał? Widzowie, już wam tłumaczę. Ten list został napisany przez Markusa Brookhaven. Tak jest, założyciela w ogóle Brookhaven. A Madison to jego żona. Zaraz się dowiecie wszystkiego, widzowie, aby tej całej historii się dowiedzieć, bo ona jest naprawdę straszna i całej historii Brookhaven zapraszam dalej ze mną. Muszę wam coś pokazać. Tam byliśmy przed chwilą, ale w sumie motor to by mi się przydał, słuchajcie. Coś szybkiego by mi się przydało. Więc nie będę się ograniczać do właśnie roweru, tylko ja poproszę szybką brykę. Dobra, pyk, jestem. No i dobra, widzowie, jedziemy. Jedziemy niedaleko, bo widzowie, jedziemy na jezioro. Pyk, dobra, do tyłu. To jest niestety niskie auto, słuchajcie. I nie wolno najeżdżać na takie góreczki, ale jedziemy. Jedziemy przed siebie, widzowie. Mam nadzieję, że spokojnie dojedziemy, bezpiecznie. No nie wiem, to się okaże, słuchajcie. Ała, ała, ała. Jestem. Jestem. Chciałam wam pokazać, że te jezioro też nazywa się Madison. Czyli Markus Brookhaven to jezioro nazwał jej imieniem. Wiecie też tym wszystkim, że ta laleczka straszy, jaki byście dom nie wybrali, więc sprawdźmy to teraz. To jest domek zajęty, to jest 13. Ja wezmę 14, wezmę sobie to i obojętnie jaki, biorę ten domek i zobaczymy, czy ona straszy. Jak myślicie, czy jakaś zwykła zabawka by straszyła? Wydaje mi się, że nie, dlatego sądzę, że ona musiała żyć, widzowie. Dlatego ja tutaj jestem, czekam i słyszę coś. A to dziewczyny. Co za dźwięki? Coś lata nade mną? Czy co jest grane? Halo? Trochę się cykam. Na górze się nic nie dzieje.
Ej, dziewczyny, lepiej tu chodźcie, bo się sama boję być. Gdzie? Ale to jest przerażające. To jest przerażające. Ej, gdzie to? Co to tak głośno działa? A łazienka? Łazienka jest czysta. Ona mówi, że widziała ducha. Gdzie? Gdzie? Jestem przerażona. Był tam! Tak to działa! Oh my god, to ona musiała mnie stać za plecami, słuchajcie! Faktycznie! A ja tam, słuchajcie, byłam i... Teraz jest tu! Widzicie? I ona krzyczy ciągle mami. Nie, ja stąd zwiewam. Nie chcę tego słuchać, słuchajcie. Jak chcecie tam być, to ja, słuchajcie, was tam zostawiam, ale ja nie chcę tego słuchać. Także słuchajcie, to działa, ale dlaczego działa? Dlaczego to coś nagle nas straszy? Musimy się tego dowiedzieć. Żeby się tego dowiedzieć, widzowie, to słuchajcie, znowu wsiądziemy w furę, bo musimy dostać się z powrotem do tego domku, gdzie byliśmy przed chwilą. Robimy kółeczko. Bo tam jest, słuchajcie, ukryty kod. Musimy go sobie zapisać, czy tam zapamiętać, bo jest on potrzebny dla nas, aby poznać pewną prawdę o tym wszystkim. Dlatego lecimy i tutaj on jest ukryty w pewnym miejscu. Zaraz wam pokażę, w którym, widzowie. Musimy wziąć teraz z backpacka właśnie śpiwór. Bierzemy go i śpiwór musimy położyć tutaj, widzowie. Teraz moglibyśmy się położyć i słuchajcie, byłby widoczny ten kod właśnie. Ja już go sobie zapisuję, żebym tylko nie zapomniała, bo jest to bardzo ważny kod. Jakby co, jakbyście chcieli też to zobaczyć, to słuchajcie, próbujcie jakby za każdym razem tutaj się pojawić, bo w każdej innej grze kod może inny być. Dlatego to nie jest powiedziane, że jak jutro na przykład wejdziecie do Brookhaven, to będziecie mieli taki sam kod jak ja teraz. Dobra, teraz widzowie, musimy lecieć do cinema. Lecimy do cinema. Ktoś obrabował mój dom. Nie bał się w ogóle, że tam jest duch. Obrabował. No dobra, spoko. Lecimy, słuchajcie, do cinema. Już mamy bliciutko. Dobra, okej. Auto zostawiamy. Lecimy tutaj. Pyk. Teraz tu. I słuchajcie, trzeba wpisać kod. Tajemniczy kod na specjalny film, który upamiętnił, co się tutaj wydarzyło w Brookhaven. Playing film i wpisujemy ten kod. 76334. Akcept. Dobra, jest film, jest film, jest film. Wejdźmy, 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 wejdźmy i lećmy. Dobra, siadamy. Widzowie, zobaczcie. Jest tutaj na początku Markus Brookhaven. Jest on gdzieś na jakiejś polanie i jest przy ognisku, ogrzewa się i mamy tutaj konia, jak widzicie. Co będzie dalej? Okej, okay, on kopie jakiś dół, zobaczcie, i chyba znalazł złoto właśnie, więc był bogaty zapewne. Na pewno nazbierał tego dużo, ale zobaczcie, w końcu dokopał się do ogromnego kryształu. Ten kryształ nie jest jakiś byle jaki, słuchajcie, on ma bardzo potężną moc. Słuchajcie, dlatego on z Brookhaven zniknął. Dlatego to pisał do Madison, bo ten kryształ ma potężną moc i musiał go ukrywać. Zobaczcie, tak był długo przy tym krysztale, aż został natknięty jakąś energią i zobaczcie, co się wokół niego stało. Nagle postanowił, że wzniesie miasto, Town of Brookhaven, nazwał to właśnie Brookhaven. I zobaczcie, on własnymi rękoma zaczął wszystko budować. Nagle przyjechała właśnie jakaś pani na koniu, spotkali się, słuchajcie, tak, zjem bardzo chętnie popcorn, słuchajcie, poznali się i chyba się zaprzyjaźnili, widzowie. Zobaczcie, miasto było coraz większe i większe. Podejrzewam, że ta pani to była Madison. Widzowie, potrzebna nam część dalsza. Część dalsza tej całej historii, bo dalej nie wiemy. Jesteśmy wszystkie w szoku. Zobaczcie, tak długo oglądałyśmy to, że troszeczkę jesteśmy zmęczone. Patrzcie na nas. Ta wygląda najlepiej tutaj, słuchajcie. Ta ciągle wcina popcorn. Ta tutaj też. Tak, dokładnie. To są początki Brookhaven. Dokładnie, ale uważajcie na więcej. Żeby się dowiedzieć więcej, musimy zdobyć kolejny kod. Więc lecimy i pokażę wam, gdzie zdobyć taki kolejny kod. Uwaga, uwaga. Całkiem niedaleko
całkiem niedaleko, widzowie, bo tutaj szybciutko biegniemy, szybciutko, szybciutko. Tu jest tajemnicze przejście. Ja wam pokazywałam te przejście w ścianie, więc lecimy teraz tutaj szybciutko i będziemy musieli wrócić do kina. Pyk, lecimy tu i teraz zapalamy te wszystkie części na właśnie ten złoty. Dobra, działa. Teraz, widzowie, musimy stąd wyjść. Uwaga. Ojej, idziemy tędy. Okej. I teraz musimy szybciutko dobiec do tego mostu. Tutaj, do tego łuku. Lecimy i tam będzie można zapaść się pod ziemię. A jak zapadniemy się pod ziemię, to znajdziemy tajemniczy kod, aby poznać resztę historii. Więc lecimy, widzowie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. O, tu, czekajcie, bo Fanka już weszła. Fanka już jakoś weszła. Tutaj powoli trzeba się właśnie jakoś zatopić. Co ona tam pisze? Pomocy! Ona tam, słuchajcie, weszła. Tak, to jest to miejsce. Pamiętajcie, jest sobie ten łuk, tu jest trawa i słuchajcie, mamy jeszcze tą ziemię brązową. Dobra, może ona? Jest tam kot? Jest tam kod? Ta ją wykopuje. Mówi, pokopię. No nieźle. Zapisz go. I chodź. Dobra, mamy kod. Zostawiamy Fankę, słuchajcie. Zostawiamy Fankę. Mam nadzieję, że da radę. Że przetrwa ona to. Że przetrwa, mam nadzieję. Dobra, wsiadam szybko na rower. I jedziemy dalej, widzowie. Idziemy. Gdzie? To niechcący było. Przepraszam bardzo. Teraz tak, tutaj. Uwaga. I teraz, ach, tutaj. Zawsze za daleko pójdę. I teraz tak, znowu kodzik. Halo. Kodzik. Wpisujemy kodzik, widzowie. I już patrzymy. 2342. Pyk. Kod działa, co nie? Dobra, lecimy. Lecimy dalej, widzowie. Szybko, szybko oglądać film. Dobra, i zobaczcie, tak właśnie powstawało Brookhaven. I zobaczcie, jak pięknie już to wyglądało. Jeszcze tutaj nie ma Daker, ale było mega, mega dużo rzeczy już tutaj. Naprawdę bardzo fajnie się to ogląda. Zobaczcie, Marcus Brookhaven już jak lepiej wyglądał, słuchajcie. Ma tutaj na sobie garnitur. No, no, chyba mu się powodzi. Patrzcie, jak taki inspektor z niego jest. O, tutaj obczaja wszystko, jak to idzie i tak dalej. Chyba ze wszystkiego jest zadowolony. No, miasto się buduje, ale zauważcie, że ja tutaj nie widzę żadnych budowlańców, a i on teraz też już jakby nie pracuje. Czy to wszystko robi ten właśnie kryształ? Halo, spóźniłyście się, siadać szybko. Te jakie przestraszone. Nagle ma furę i to zobaczcie. Bez dachu, proszę bardzo. Dobra, jedzie gdzieś przed siebie. I co dalej? Okej, gdzie on jest? Kościół? Patrzcie, tam jest jakiś strych. To jest kościół. I tam jest strych. Co on tam robi? Wszedł na strych. Okej. Jest taka jakby lina czarna. Poczekajcie, bo ja to kojarzę. Co on kombinuje? Okej, nagle coś jest do sprzedania. Co to jest? Okej, tutaj buduje się chyba miejsce dla koni, tak mi się wydaje. Także coraz więcej rzeczy on tutaj buduje. Ale musimy sprawdzić, co on ukrył właśnie, widzowie, w kościele. Kolejny kod, widzowie, jest w policji. Już wam pokażę, gdzie. No tak, tylko nie w szybę. Policja, widzowie, więc trzeba wsiąść w auto. No, za daleko nie ma. Mogłyśmy się przebiec. Ale dobra. Jesteśmy. Idziemy na górę. Po drabinie. Pyk. I mamy. Mamy kolejny kod. 602-09. 602-09, widzowie. Lecimy z powrotem do kina. 602-09. Trzeba o tym pamiętać. Tam jakaś impreza w ogóle, oh my god. 602-09. To kolejny kod, który wpiszemy i poznamy kolejną historię. Może dowiemy się, co ten Markus schował właśnie w tym kościele. Uwaga. Dobra. 602-09. Lecimy dalej. Dobra. Patrzcie! Markus!
Już jest z tą swoją Madison i mają dziecko. Zobaczcie, ona była w takim niebieskim ubranku. W wózku teraz jest. Siedzą sobie na tarasie. Okej, okay, wszystko fajnie. Dobra, co dalej? I są, słuchajcie, tutaj. Oni są tutaj. Patrzcie, jest ona. Jest ona, jest matka. Jest matka z dzieckiem, widzowie. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Nagle nadlatuje, słuchajcie, helikopter. Kto to będzie? Czy to są jakieś problemy, widzowie? Nie wiadomo. Ej, jacyś agenci. Zgadza się. To jest ta agencja, o której wspominał właśnie on w tym liście, widzowie. Tak jest, trzeba na nią uważać. I on, słuchajcie, dlatego zniknął, bo nie chciał im oddać tego kryształu. I gdzieś coś sprawdzają, jakieś kamery i tak dalej. Sprawdzają jakieś wszystkie notatki, wszystkie informacje. No dobra. Coś spisują, zobaczcie, są z kimś w stałym kontakcie i co się dalej zadzieje, co z tym dzieckiem, halo, bo my musimy ciągle dowiedzieć się, o co chodzi z tym dzieckiem. Dobra, rozmawiają ze sobą przez krótkofalówkę i znaleźli kawałek kryształu, zobaczcie, jest to część bardzo świecąca się, widzicie to? Widzicie to? Doszli do tego, gdzie to chyba było. Nagle nadjeżdża całe wojsko, zobaczcie, co się dzieje, helikoptery. Tutaj nie ma czołgów, ale jakieś furgonetki. Dobra, jest Markus, schował się gdzieś. Jest przy krysztale. Nie wiem, czy go zabrał, czy jakoś nabił sobie moc. Wsiedli w auto wszyscy. Matka, zobaczcie, jaka przerażona, trzyma dziecko bardzo blisko. Ciągle nie widzimy jego twarzy, tego dziecka. I odjeżdża, szybko odjeżdża. Chyba dowiedział się, że agencja, słuchajcie, właśnie jedzie. Tak jest, dobrze tutaj napisali, biedna rodzina i że musimy to wszystko sprawdzić. O nie! Czy oni oddają dziecko komuś? Patrzcie, oni podchodzą do chyba Bakery, po prostu do jakiegoś domu i słuchajcie, będą oddawać dziecko? Są chyba na strychu. Dobra, on odjeżdża od Bakery, słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie, bo zwróćcie uwagę, że on odjeżdża sam. A tu nadal trwają te poszukiwania, słuchajcie go. Widzicie to? Wypytują wszędzie, wypytują nawet policję. Są nawet w telewizji. Czyli on był poszukiwany jakimś listem gończym. Zobaczcie, ciekawe, gdzie ten Markus się schował. Jestem bardzo ciekawa. Nawet w szpitalu szukali, czy on na przykład się tam zatrzymał, czy coś mu było i tak dalej. Zobaczcie, wszystko sprawdzili, aż w końcu go złapali. O nie! O nie, zobaczcie, złapali go, widzowie. Co teraz? Co się wydarzy? Okej, złapali go, no i pewnie go teraz, słuchajcie, no tak cisną, żeby on wygadał, gdzie jest ten cały kryształ, bo oni chcą się dowiedzieć. Zamknęli go w celi, ale zobaczcie, jest nad nim ta moc. Widzicie też wokoło niego takie koła? Ma on nadal tę energię z tego kryształu właśnie. Nagle zniknął. Zobaczcie, wszyscy się zastanawiają, co się stało. Nie, go nikt nie porwał. On nagle zniknął dzięki temu kryształowi. A tu mamy początek tej historii znowu. Musimy sprawdzić, czy ten kryształ jest w pewnym miejscu, widzowie. Lecimy, lecimy stąd i musimy zespełnić sobie jakiś domek. Ja ten sobie usunę. I lecę może tutaj, wakant 15. Zespełnijmy sobie domek taki zielony. O ten. Uwaga, i lecimy, widzowie, na górę do garderoby. A stamtąd da się przejść dalej. Okej, okay, mamy schody. Lecimy tu. I chyba tutaj. Mamy garderobę. Mamy to. Bierzemy drabinę, widzowie. Dwójeczka, stawiamy drabinę. Tutaj, dobra, idziemy, widzowie, i jest, patrzcie, to tutaj on się ukrywał, czyli oni zamieszkiwali ten dom, zobaczcie, to było widać właśnie w kinie, widać było ten kryształ, nacisnę na niego, ale nie ruszajcie mi się tutaj, chyba zbanuję kogoś, bo słuchajcie, nie można nacisnąć, pyk. Dobra, nacisnęłam i zobaczcie, jest tutaj też te przedziwne krzesło, dobra. Idźmy stąd. Już nie musimy tutaj być. Dobra, lecimy. Ach, nie tędy. Szybko, szybko, szybko.
Dobra, siemanko, niechcący. Teraz koniecznie sprawdźmy kościół, widzowie, bo on też na nagraniu tam był i jestem ciekawa, co tam się kryje. Dlatego to też musimy sobie sprawdzić. Weźmy może furę. Ej no, czy mogę ja kierować? Halo, halo. Dobra, jadę i jedziemy. Jedziemy, widzowie, do kościoła. Bardzo jestem ciekawa, co tam się kryje na strychu. Ojojojoj, dobra, lepiej mi nie dawajcie auta. Lepiej wolę z buta, słuchajcie. Dobra, lecę. Szybko, jestem ciekawa tej całej historii, co się stało z dzieckiem. Bo zobaczcie, jak dużo się dzieje, a my nadal, widzowie, nie wiemy, co się stało z tym dzieckiem. Musimy to zrobić, widzowie, śpiworem. Tak jest, i teraz podskoczymy. Jestem, jest duży kryształ, jest jakby moc nadawana z tego kryształu, chyba do całego miasta po prostu. To cwaniak, on zasilał chyba stąd całe miasto, widzowie. A wy zwróciliście w ogóle uwagę, jak oni podjechali do Bakery całą rodziną, nagle gdzieś tam poszli do tego Bakery, poszli na strych i jak on już był później w aucie, to był sam. Czy one zostały w tym Bakery? Jestem tego bardzo ciekawa. Plus jeszcze pamiętacie odnośnie kościoła, jak wam pokazywałam różne sztuczki. Pamiętacie, że można było postawić sobie trumnę tam właśnie na środku kościoła i w tej trumnie niby był Markus, niby to była trumna przeznaczona dla Markusa, ale nie było tam jego ciała, więc Markus gdzieś musi, słuchajcie, żyć. On żyje na pewno. Bo jak wiecie, z tej celi on zniknął, więc on jest gdzieś, przybywa gdzieś, ale nie wiemy tego gdzie. Dobra, spełnijmy sobie tą i patrzcie, tutaj powinien być Markus. Podejdziecie tutaj, zbliżycie sobie kamerę, uwaga, tak właśnie w tą trumnę, ja się zniżę, słuchajcie, na 0,5 i teraz myślę, że wam to pokażę. Patrzcie, jest, widzicie? Widzicie takiego starego Markusa jeszcze z początków, jak zakładał to miasto. I widzicie, że ta trumna jest pusta. Ona powinna być dla Markusa, ale słuchajcie, go tam nie ma. I kolejne pytanie się rodzi, gdzie on jest? Kolejna wiadomość, widzowie, może być tutaj właśnie. Musimy wejść tu. Tutaj, musimy to podnieść, widzowie. Tu, ej, podnieście, to nie jest moje. Dobra, dzięki, uwaga. Zobaczcie, tu się wchodzi, tylko najlepiej trzeba by było się zmniejszyć. Ja wam te sekrety już pokazywałam, ale tam jest kolejna wiadomość. Zobaczcie, pyk, jest kolejny list. Listów jest bardzo dużo tutaj na Brookhaven zostawionych, ale tym razem napisała to Madison. Zobaczcie, i teraz siła energii się zwiększa. Chyba oni dostali kryształ, tak mi się wydaje. Tutaj jest, słuchajcie, napisane, że ogólnie oni muszą unikać agencji i też oczywiście się chować, więc się zastanawiam, czy ta Madison właśnie z Markusem w ten sposób ze sobą jakoś rozmawiali, gdzieś sobie zostawiali te listy i tak po prostu się ze sobą komunikowali. No, na pewno ona nie mogła tak normalnie się z nim spotkać, ani on z nią, bo na pewno byli na widoku i agencja ich obserwowała. Ale nadal nie mamy wyjaśnienia, co się stało z tą małą dziewczynką. Ja bym chciała wam zwrócić uwagę, że ta dziewczynka, czyli ten mały babyk, słuchajcie, był zawinięty w coś takiego niebieskiego. A my już tutaj nic więcej w Brookhaven nie widzieliśmy podobnego do dziecka, czyli coś, czegoś małego, jak tylko ta mała laleczka właśnie tam na strychu i ten duch właśnie ubrany też w niebieską sukienkę. Dlatego sądzę, że te malutkie dziecko, te niemowlak w niebieskim ubranku, to jest właśnie ta dziewczynka, która teraz nas straszy. Mi się wydaje, że ona tam została po prostu pozostawiona przez matkę, bo matka też musiała uciekać. Dlatego sądzę, że ona gdzieś tam została po prostu na strychu i widzowie, ona teraz dlatego straszy w każdym domu i w ten sposób się mści. Matka ją zostawiła i zwróćcie uwagę na to, że zawsze jak spełnimy jakiś domek i słuchajcie, nadchodzi ten duch, to zwróćcie uwagę na to,
że ona krzyczy mami, czyli tak jakby szukała właśnie swojej mamy. I to mi się wydaje, że to jest prawda. Po prostu ta córeczka została zostawiona. Gdzieś po prostu zostawiona, ale zobaczcie, jesteśmy teraz w domu. Znowu słychać te stukanie i jest ona, zobaczcie, jest ona. Tak samo ona wygląda, słuchajcie, jak te dziecko, dlatego mi się wydaje, że ona w ten sposób zginęła, że nikt się nią nie zajmował i niestety umarła, a teraz straszy w każdym domku, bo w domku zginęła. Jeśli wy znacie inną historię, inne jej zakończenie, to dajcie znać w komentarzach, ale ja znam taką. I jeśli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami teraz żegnam i widzimy się jutro. Pa, pa!